Historia jest nie tylko, jak twierdzili starożytni, nauczycielką życia, może być też źródłem inteligentnej rozrywki i tematem pasjonującej lektury. A dowód, że to prawda, w teleekspresowym przedziale literackim. Profesor Janusz Tazbir i jego książka Od Sasa do Lasa. Opasły tom zawiera artykuły i szkice historyczne podzielone na trzy grupy. Tematem pierwszej są falsyfikaty historyczno-literackie, które często zwodzą naukowców, a w powszechną świadomość wrastają jako wiarygodne źródła. Drugi obszar zainteresowania autora to kultura sarmacka i jej badacze. W trzeciej części Janusz Tazbir pisze o swoich ulubionych autorach, takich jak Potocki, Rzewuski czy Sienkiewicz. Drodzy widzowie Teleekspresu, wydałem grubą książkę, opatrzoną mnóstwem przypisów. Mogą się one wydać nudnawe, więc dla równowagi umieściłem także mnóstwo anegdot. Sądzę, że przybliżają one lepiej epokę niż jakiekolwiek inne źródła. Życzę przyjemnej lektury.